Boże, nasze dziękczynienie, które płynie z głębi naszych serc i zachowaj nas w swojej opiece, abyśmy mogli za stronnictwem świętego Floriana, naszego patrona, wszystkie swoje siły poddawać w ratowaniu bliźnich w imię Chrystusowych zasad miłości, a swoją pracą i służbą przyczynić się do umacniania naszej ojczyzny. Przygodni księża, w imieniu własnym i całej braci strażackiej proszę Was o sprawowanie tej najświętszej ofiary w intencji wszystkich strażaków. Wzywam Pana mojego pragnienia, wołam do mojego Boga i głos mój słyszał na swojej świątyni, dotarł uczeń do jego uszu. Jako kapelan ochotniczej straży pożarnej tej pięknej
brać przyjaciół, z którymi od wielu lat jestem zaprzyjaźniony. Tak bardzo przeżywam także i te wszystkie chwile, które są i radością, i skutkiem. Ale chcę, aby te święto strażackie dzisiaj widzą o tych radościach, które spotykają w życiu. O te chwile, za te chwile dziękujemy Panu Bogu. Ale dziękujemy też za Jego łaskę. Dziękujemy, że to pojawiło za Jego wstawiennictwo. Nieustannie w sercach naszych ta modlitwa świętego Floriana, który odważnie głosząc Chrystusa, umacniając swoją wiarę, nie bał się oddać życia dla Jezusa. Bo nie bójmy się tych, którzy zabić mogą ciało, bójmy się tych, którzy duszę zabijają. Ewangelię też pewnie bardzo dobrze znamy, bo ona zawsze w ten dzień naszej uroczystości strażackiej jest wytaczana. Drodzy bracia, siostry, drugi duchowie, drodzy przyjaciele, stajemy tu pod ołtarzem podziękować Bogu, jak już wspomniałem, za Jego opiekę, za troskę, polecając i prosząc o błogosławieństwo, jak było tu powiedziane na początku tej mszy świętej. Powiemy, że wasza służba jest trudna, niełatwa, często niebezpieczna. I tak ważne jest, aby Pan mógł w tym wszystkim zaufać. Bez Boga nie do problemu. Mówi naszej krańcowie. Dzisiaj może ta dewiza jest zapomniana. I cieszę się, że rozpoczęliśmy to dzisiejsze święto tu w Kościele. Powiesz się, że jesteśmy tu we wspólnocie. Kiedy rozmawiałem z emerytowanym strażakiem prowadzącym szkolenia w szkole pożarniczej, on opowiadał, jak zawsze mówię strażakom, słuchajcie, szkolenia, szkolenia, jak jeszcze ten egzamin pewnie znacie, ale idźcie z chłopakami gdzieś na piwo, pogadajcie, zaprzyjaźnijcie się. Bo sprzęt sprzętem, ale jeśli nie znajdziecie przyjaciela, który poda ci rękę, kiedy się poślizgniesz, gasząc niebezpieczne te pożary, kiedy nie znajdziesz przyjaciela, na którym będziesz mógł polegać, to pamiętaj, że ta służba dla ciebie będzie trudna. Drodzy moi, niech ta przyjaźń, której tu widzę, nieustannie tego doświadcza, będąc z wami, nieustannie wam towarzyszy. Mamy przyjaciela Chrystusa, do którego dzisiaj zanosimy naszą modlitwę. Mamy orędownika w niebie, świętego Floriana. Niech on ma was w swojej opiece. Tego wam dzisiaj z całego serca życzymy we wspólnocie Kościoła w ten dzień, w którym także chcemy obchodzić międzynarodowe święto Straży. Wybaw nas od złego, Panie. Panie, skrusz serca grzeszników łaską prawdziwej pokuty, aby nie ogarnęły ich płomienie wiecznego potępienia. Wybaw nas od złego, Panie. Panie, nas tutaj zgromadzonych ustrzeż wszelkich zagrożeń duchowych, a tym, który spotkało nieszczęście, wskaż bezpieczną drogę wyjścia. Wybaw nas od złego, Panie. Panie, prosimy Cię o życie wieczne dla strażaków, którzy ofiarowali swoje życie w ratowaniu drugiego życia. Wybaw nas od złego, Panie. Dziękujemy, Panie Jezu, za świętego Floriana, naszego orędownika, i prosimy, byś wysłuchał naszych modlitw. Tobie chwała i cześć na wieki wieku.
aby moją i waszą wiarę przyjął w okolicy wszechmogący. Thank you.
wzięło na ratunek. Nie zawsze wam w drodze strażacy przyświeca, ponieważ ta wasza służba wymaga charakteru, ducha, odwagi, ofiarności. Często dochodzicie do akcji, kiedy inni opuszczają ręce, aby ratować ludzkie życie, mienie, pomniejszyć brzemię szczęścia. Jesteście taką piękną grupą ludzi, cieszących się takim wielkim zaufaniem społecznym. Trzeba to podziwiać, bo zawsze jako strażacy potraficie zachować się tak jak trzeba. I to jest piękne naszej służby. Strażacy służby ojczyzny, strażacy służby całej wspólnoty polskiego narodu. Chwała za to, Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek, na tą naszą piękną służbę, na szczęśliwą służbę, żeby zawsze wracać. Po każdej akcji całe zdrowo, przeciwstąpić wypadki i śmiertelną ofiarę. Niech tym wszystkim Panu błogosławi, a święty Dorian niech was wspiera. A zadatkiem tego będzie to błogosławieństwo na zakończeniu przy świętym, które za chwilę zostanie udzielone.
strażacy! Proszę o dalsze prowadzenie uroczystości. Oddziały, patrząc! Oddziały, spocznij! Szanowni Państwo, za chwilę zostanie podniesiona flaga państwowa na maszt oraz... Z okazji Dnia Strażaka, flaga państwowa podnieść! Młodszego ogniomistrza. Starszy sekcyjny Krzysztof Bąbel. Starszy sekcyjny Adrian Damps. Starszy sekcyjny Grzegorz Depka-Prądziński. Starszy sekcyjny Radosław Gamalczyk. Starszy sekcyjny Łukasz Płoskonka. Starszy sekcyjny Sebastian Rączka. Starszy sekcyjny Krzysztof Skorny. Starszy sekcyjny Marcin Tetłak. Starszego sekcyjnego. Sekcyjny Robert Borowiński. Sekcyjny...
ogniomistrz Paweł Hołody. Ogniomistrz Tomasz Czubak. Ogniomistrz Bartłomiej Kul. Ogniomistrz Damian Michta. Ogniomistrz Robert Najmrocki. Ogniomistrz Kamil Okrój. Ogniomistrz Sebastian Orzechowski. Co otrzymują? Strażak Marcin Batuk. Strażak Mateusz Kuba. Strażak Dawid Iciachowski. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody finansowe z okazji Dnia Strażaka 7 funkcjonariuszom za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wyróżnieni, wystąp! O wręczenie nagród proszę pana brygadiera Dariusza Żywickiego, zastępcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Nagrody otrzymują brygadier Krzysztof Ulaszek, aspirant sztabowy Mariusz Paprocki, aspirant Łukasz Kołodziejski, starszy kapitan nacji, proszę pana brygadiera Dariusza Żywickiego, zastępcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. A asystował mu będzie brygadier pan Krzysztof Ulaszek, komendant miejski. Dziękuję za każdy dzień, w którym jesteście gotowi nieść pomoc tym, którzy ją potrzebują. Dziękuję bardzo. Kapitan Aniszewski, odczytać komunikaty o przyznanych odznaczeniach. Komunikat. Wyróżnieni funkcjonariusze w trakcie działań ratowniczych wykazali się szczególnym zaangażowaniem i stawianiem dobra służby publicznej nad życie prywatne, uczestnicząc w warunkach szczególnie trudnych. Własną postawą, sprawnym działaniem wypełnili rotę ślubowania. Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego. Nominacja została wręczona w dniu 14 maja bieżącego roku podczas wojewódzkich uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1 łamane przez 2018 z dnia 16 kwietnia 2018 zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w celu realizacji tak bieżącej działalności, jak i dotacji, która w 2018 roku wyniosła prawie 1 400 000 zł, z czego 1 000 000 został dofinansowany przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego. Z 20 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 36 jednostek spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 3 jednostek Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Tu chciałbym nadmienić, że jedna jednostka Marynarki Wojennej w Ustce w grudniu 2017 roku również została włączona w ważnej awarii przemysłowej w miejscowości Jeziorzyce. Ponadto przez teren powiatu prowadzą szlaki komunikacyjne, komunikacji drogowej, kolejowej, którymi transportowane są znaczne ilości często niebezpiecznych materiałów. Posytuowałem również na terenie powiatu kompleksów leśnych stwarzających zagrożenie pożarowe przesyłowa sieć gazowa.